Jestem szefem i czas na mój drugi krok. Witam Ciebie serdecznie, dyrektorze, kierowniku, liderze, szefie, a być może prezesie. W nagraniu numer 8, zatytułowanym Zostałem szefem i co dalej, poruszam temat takiego pierwszego kroku, co warto zrobić na początku swojego szefowania. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz. Jeśli tego nie zrobiłeś, kiedy obejmowałeś strukturę, kiedy stawałeś się szefem swojego zespołu. To kompletnie się tym nie przejmuj. Każdy moment jest dobry na zrobienie tego typu spotkania. Pamiętaj też, że każdy moment, w którym możesz poprawić komunikację w swoim zespole, podnieść efektywność, zbudować lepsze morale, jest po prostu dobry. Więc nie przejmuj się tym, tylko po prostu zacznij planować i zrób właśnie to, o czym mówię w nagraniu numer 8. No to dzisiaj czas na ten drugi krok Twojego szefowania. Co to może być? No, skoro tam koncentrowaliśmy się na sobie, to teraz czas odwrócić tą komunikację, no i trzeba skierować się do swojego zespołu i zadać mu pytanie z drogi zespole, a co jest dla ciebie ważne, na co Ty zwracasz szczególną uwagę we współpracy ze swoimi kolegami, koleżankami, co jest dla Ciebie istotne w relacji z bezpośrednio przełożonym, co jest dla Ciebie nie do zaakceptowania? W pracy nie do zaakceptowania, w postawach i w komunikacji. I to jest bardzo ważny moment, żeby też właśnie Twoje pracownicy poczuli, że Ty ich słuchasz, że to jest dla Ciebie istotne, bo to jest dla Ciebie istotne i trzeba to wziąć pod uwagę, projektując właśnie później tą współpracę, te zasady, które powinny panować w Waszym zespole, w Waszych działach. Robiąc ten drugi krok są takie trzy bardzo ważne rzeczy, na które, które warto mieć z tyłu głowy yy, i o nich po prostu nie zapominać. Co to będzie? No, rzecz pierwsza to, tak jak w tamtym przypadku, to zrób to po prostu sam. Oczywiście, że sytuacja jest łatwiejsza, kiedy masz mały zespół, bądź kiedy stacjonujecie w jednym miejscu geograficznie. Sytuacja trochę się komplikuje, kiedy te zespoły są większe, kilkuset osobowe, bądź też kiedy. Yy, ta Twoja struktura jest rozsiana po różnych zakątkach kraju, czy też Europy, bądź też świata. Natomiast warto się zastanowić, jak do tego podejść. Teraz technika i możliwości są naprawdę wielkie, i ja bym sugerował i rekomendował, żeby starać się dotrzeć do do całej Twojej struktury. Jeśli nie możesz tego zrobić bezpośrednio, no to za pomocą różnego rodzaju środków elektronicznych, papierowych. Naprawdę, to wydaje mi się, że wystarczy trochę pomyśleć i, i jakieś rozwiązanie, rozwiązanie znajdzie. Więc ta pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to pamiętaj, nie deleguj tego zadania. To jest Twoja rola szefie, liderze, dyrektorze, kierowniku, prezesie i warto to po prostu zrobić. Rzecz druga, kiedy będziesz na spotkaniach, no bo oczywiście to też nie jest tak, że wszystko zrobisz nagrywając wideo czy wysyłając maila, a propos mail to jest jedna z takich gorszych, yy, yy, gorszych... Nośników przekazywania informacji, to już lepiej jakąś broszulę, jakąś ulotkę, już lepiej nagrać jakieś wideo, już lepiej to zrobić, niż wysyłać jakiegoś takiego suchego, suchego maila. No wiadomo, jeszcze mail też nie jest w stanie dotrzeć do wszystkich zainteresowanych, i nie mamy też tej pewności, że, że osoby tego maila przeczytają ze zrozumieniem, że skupimy ich uwagę na tym, co jest dla nas ważne. Więc ta pierwsza rzecz to jest: zrób to sam. Panuj nad tym procesem, ty jesteś jego właścicielem. Rzecz druga. Kiedy już będziesz na tych spotkaniach i będą padały te rzeczy, te informacje od Twojego zespołu, co jest dla nich ważne, to ważna jest rzecz taka, żebyś to doprecyzowywał. No bo wyobraź sobie, że usłyszysz na przykład, że dla Twoich pracowników, dla Twojego zespołu ważna jest współpraca. I oczywiście, no brzmi fajnie. Natomiast... Uwierz mi, że każdy może to interpretować na swój sposób. Więc dopytaj się, słuchajcie, a co to znaczy dla Was współpraca? Jak Wy tą współpracę odbieracie, kiedy zobaczycie, że ta współpraca faktycznie będzie? No i to, co usłyszysz od zespołu, po prostu sobie zanotuj. Zanotuj. Dokładnie tak. Przyjdź zawsze z notesem, z jakąś kartką. Z, czym, z czymś, gdzie będziesz mógł to po prostu zapisać. Uśmiechnąłem się z kartką, dlatego że kartka nie wygląda profesjonalnie. No, ja to zawsze dziś tak mówisz, że jak ktoś tak notuje na, na takiej kartce, no to wychodzi ze spotkania, kartkę drżej i wyrzuca do kosza. No, ten zeszyt jest, jest czymś takim bardziej trwalszym i, no, i budzi taką, takie lepsze, lepsze zaufanie do, do osób, z którymi, z którymi rozmawiasz. Tak więc doprecyzowanie, co zespół ma na myśli, zarówno te rzeczy. Dobre, czyli te, na które są dla zespołu istotne, jak i te rzeczy, które zespół nie będzie akceptował we współpracy ze swoimi kolegami, koleżankami, czy też w relacji z przełożonymi, czy też w relacji z Tobą. To była ta druga rzecz. No i trzecia rzecz, bardzo ważna, a mianowicie następująca. Kiedy zadasz to pytanie, oczywiście powiesz, że no, drugi zespole, to jest dla mnie istotne, żebyśmy budowali tą społeczność, i to wszystko powiesz, jakie są Twoje intencje, może się okazać, że nie usłyszysz dużo informacji od zespołu. I słuchaj, tu też tak powiem, nie przejmuj się tym, to może być po prostu normalne, gdyż możesz być osobą, która pierwszy raz wykonuje tego typu rzecz, tego typu spotkanie, i Twoi pracownicy mogą być po prostu w szoku, no kto to jest, on przyszedł, co on nas pyta, przecież nikt nigdy nas nie pytał, jeszcze inni tak zwani malkontenci mogą mówić, a to jest zagrywka pr tylko pyta i nic dalej z tego nie będzie wynikało i to wszystko, te wszystkie ich schematy, jakieś takie założenia mogą spowodować, że nie otrzymasz tylu informacji, ilu byś chciał, więc nie irytuj się, po prostu zrozum tą drugą stronę bądź właśnie takim szefem, takim liderem, takim empatycznym, że oni mogą być zaskoczeni tą całą sytuacją. No więc powiedz, ok, super, podziękuj za to, co otrzymałeś. Nawet jeśli nie otrzymałeś za wiele, to również podziękuj i pamiętaj później o tym, żeby tam do tego zespołu jeszcze wrócić. Bo może się okazać, że po jakimś czasie, kiedy już zbierzesz te informacje od zespołu, zaczniesz je wdrażać, to te osoby zobaczą, o kurczę, on jednak faktycznie do tego podszedł poważnie, Szkoda, że, że, że tego nie wykorzystaliśmy, więc daj szansę, zrób taką drugą rundę za jakiś czas, żeby raz jeszcze z tymi pracownikami porozmawiać. Na co należy zwrócić uwagę podczas tych spotkań i gdzie jest jedna taka bardzo duża pułapka? Nie obiecuj, bo może się zdarzyć tak, że zrobi się taki bardzo fajny klimat rozmowy, że czasem pracownicy będą gdzieś ciebie zahaczali o inne rzeczy. Pilnuj tego, tego spotkania, pamiętaj po co się spotykasz z tym zespołem. I ten taki fajny klimat, ten fajny flow może spowodować, że ty nagle będziesz coś obiecywał. No, tak, to skoro ta współpraca jest ważna, no to jeżeli jej nie, jej nie będzie, no to już jakieś tam deklaracje aż się cisną na, na usta. Nie, to nie jest moment, żeby obiecywać. Pamiętaj, ty idziesz tam po to, żeby dowiedzieć się, co jest ważne dla twojego zespołu żeby współpraca była efektywna, skuteczna, żeby panowały zdrowe relacje. I idziesz tam po to, żeby dowiedzieć się, czego zespół nie będzie akceptował w relacji z przełożonymi, z Tobą, czy też w relacji ze swoimi kolegami i koleżankami w pracy, więc nie obiecuj. Pamiętaj o tym, bo naprawdę naoglądałem się, że jak jest taki fajny flow, to ci szefowie, menadżerowie, prezesi to zaraz zaczynają coś obiecywać. A jak dobrze wiesz, pracownicy to pamiętają, zapisują, no i później po co słyszeć, że a pan obiecuje, pani obiecuje, a nic z tego nie wynika. Tak więc dochodząc do brzegu tego nagrania, tego drugiego kroku, to trzy rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz to robisz to sam. Ty jesteś właścicielem tego procesu i nie delegujesz. Robisz to i trzymasz ten proces w garści, robisz to zgodnie ze swoją strategią, intuicją, oczywiście konsultując to z osobami. Rzecz druga to doprecyzowujesz, doprecyzowujesz rzeczy, informacje, które usłyszysz od zespołu, od pracowników. Rzecz trzecia to nie przejmujesz się, jeśli nie usłyszałeś tyle, ile oczekiwałeś, ile sobie zakładałeś. Dziękujesz za to, co usłyszałeś, i jednocześnie pamiętasz, żeby raz za jakiś czas zrobić taką drugą rundę, i pamiętaj, wystrzegaj się przede wszystkim obiecywania na tego typu spotkaniach. Generalnie obiecywanie to jest taki temat, no, niezbyt, niezbyt ok, i nie warto obiecywać, że coś zrobimy. Warto, jak już to przyjść i powiedzieć, że słuchajcie, właśnie podjąłem taką decyzję, i od dzisiaj będzie tak, tak i tak. I wtedy zobaczysz, że znacznie bardziej będziesz traktowany poważnie przez swoich współpracowników i pracowników przez swoją strukturę. Dzięki wielkie, że byłeś ze, ze mną. Trzymam za ciebie kciuki w Twoim szefowaniu. Nazywam się Bartek Papisz, Zapraszam do kontaktu, do współpracy, do odwiedzenia. Mojego bloga bpapisz.pl. Bądź gościem mojego kanału. Cześć, pozdrawiam Ciebie serdecznie.